Pani Gabriela Kolarz dzisiaj jest naszym rozmówcą. To jest bardzo ciekawa postać, która w Kowarach mieszka od urodzenia. Jest przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Kowar. Pani Gabrielo, proszę opowiedzieć o swoich korzeniach tutaj. Jak to się stało, że urodziła się Pani w Kowarach? Tak, urodziłam się w Kowarach. Urodziłam się w Kowarach w rodzinie, która mieszkała, część tej rodziny mieszkała jeszcze przed wojną. Mój pradziadek pochodzi stąd, urodził się w 1887 roku, a moja prababcia przybyła tutaj z okolic, z Podopola, z Wojtowej wsi. Oni się pobrali i założyli rodzinę. Urodziły im się dwie córki. Pradziadek pracował najpierw w lesie, a potem był właścicielem żwirowni, tam gdzie teraz to źródełko w okolicach Wiktorii. Nawet tak już daleko poszło, że mając tam swoją firmę, był właściwie chciał sobie kupić ciężarówkę, ale niestety przyszła inflacja i za te pieniądze, które miał, mógł sobie najwyżej kilka bochenków chleba kupić i na tym się skończyła jego praca właśnie w tej żwirowni. W 1929 w tym roku już oddał, wybudowali sobie dom, no i moja rodzina się tam wprowadziła. A w której dzielnicy dom jest? To jest ulica Wiejska, jak się jedzie w stronę Podgórza. Do dzisiaj pani rodzina tam mieszka? Do dzisiaj mieszka. To znaczy razem wspólnie z moim kuzynem, który jest synem siostry mojej mamy, mamy ten dom na własność. Wróćmy do tego przedwojnia. Jak układało się życie pani rodziny? Właściwie w tym domu, ponieważ moi pradziadkowie mieli dwie córki, mieszkała rodzina mojej babci, czyli babcia, jej mąż i dwie córki i babci siostry. Czyli to taka, zresztą ta pokoleniowa rodzina, to jeszcze ja końcówkę tej rodziny przeżyłam, bo jak się urodziłam do 13 roku życia, to byli moi pradziadkowie, moja babcia, moi rodzice i ja. No właśnie, to jest ciekawe, jak to się stało, że po wojnie nie zostali wysiedleni? Moja mama z moją, ponieważ dziadek już nie wrócił z wojny, moja babcia z moją mamą i z moją ciocią były wysiedlane 3 razy. Ale ponieważ moja prababcia znała język polski, a już wtedy dokwaterowani byli dwaj panowie, którzy pracowali na kopalni Wolność, jednym z nich był mój ojciec, to jeszcze pomogli, wyruszała za swoją córką i wnuczkami 3 razy. Raz załatwiając różnego rodzaju dokumenty, gdzieś tam w starostwie chyba, o ile dobrze pamiętam, to wracali spod Urzędu Miasta, drugi raz spod Dworca Kolejowego, a trzeci raz już za daleko. I gdyby nie to, że były wykopki, zostawiono tych ludzi, żeby wykopali w Barcinku, w jakimś tam gospodarstwie wykopali ziemniaki, to już by nie zdążyli, ale zdążyli jeszcze z tego Barcinka ich przywieźć. Natomiast mniej szczęścia miała siostra mojej babci, która musiała w 1948 roku, ponieważ jej mąż już był górnikiem, a górnicy, niemieccy górnicy, którzy jeszcze pracowali na kopalni, byli przeniesieni do kopalni w Niemczech, tutaj przy granicy, przy Annaberg. I stąd się to wzięło. A ponieważ u nas w naszym domu był
była dwujęzyczność zawsze, bo prababcia uczyła te swoje córki troszeczkę polskiego. A prababcia była Polką? Tak, ona była Ślązaczką. To znaczy, to było... Czy była dwujęzyczna? Dwujęzyczna, ona chodziła nawet do dwóch szkół. To znaczy, normalnie jak do południa do niemieckiej, a po południu do polskiej to wszystko było. Zresztą Mazur, nazwisko, jej ojciec był typowym Polakiem, nie Ślązakiem. Jak to się stało, że pozwolono pani rodzinie zostać tutaj? Ja myślę, że to było związane z tym, że jak już potem te... Bo najpierw dom znacjonalizowano, a potem można było go z powrotem odkupić, zmieniając nazwisko i imię na polskie. Z tym, że no ja myślę, że po prostu to, co się tam potem tak mówiło, autochtoni, prawda? No w końcu tutaj urodzeni. No moi pradziadkowie nie musieli daleko szukać nazwisko Mazur, więc przyjęli nazwisko prababci. Zmienili tylko imiona z Wilhelma na Jana, a z Gertrudy na Irenę. I właściwie, i to właściwie wszystko, nawet już babcia była klener po mężu, a moja mama i ciocia też, no a potem jak już moi rodzice się pobrali, to właściwie nazwisko Sławiński było typowo polskie. A co z obywatelstwem? Obywatelstwo polskie oczywiście musieli przyjąć. Ale zawsze było w dokumentach narodowość niemiecka, obywatelstwo polskie. To znaczy u mojej jeszcze mamy, no u mnie już nie. Czy wiele osób takich autochtonów po wojnie zostało w Kowarach? Tak, na mojej ulicy okolica jak 50-100 metrów to jeszcze były ze trzy rodziny takie. I to była podobna sytuacja, że to były kobiety głównie, które... To znaczy, jedna z rodzin była taka, że zostali też mężczyźni. To rodzina Państwa Aniołów, ale to dlatego, że ten dziadek, to on, tak jak moja prababcia, to był właśnie z tego rzutu tych przyjeżdżających ze Śląska. Chciałem Panią też zapytać, jak byliście traktowani później, bo były różne okresy podczas PRL-u. Czasem to była ta nienawiść do autochtonów, do Niemców, do Ślązaków. Czasem było to dosyć neutralne. Czasem po prostu rozpływali się w tym żywiole polskim i się spolszczali wręcz. Jak było w waszym przypadku? To znaczy w przypadku mojej rodziny to był chyba ten ostatni, co pan mówi. To się rozpłynęło i ja nie pamiętam jakichś takich form, żeby ktoś nas szykanował czy prześladował, a ja już zupełnie nie. Mimo że skończyłam germanistykę i moja mama nie była zadowolona, że na nią idę, bo mówi dziecko, a będą po prostu może, widocznie może coś tam kiedyś, ale ja nie znam takiej sytuacji. A u pani w domu w jakim języku się mówi? Po polsku. No właśnie, niemieckiego się potem pani później nauczyła. To znaczy, u mnie się mówiło po polsku, pradziadek się tylko tak, on rozumiał, ale się nie wysilał. Natomiast babcia umiała, prababcia tym bardziej, a no moja mama i ciocia, to one musiały. Ciocia poszła zaraz, no miała 8 lat, więc poszła od razu do polskiej szkoły, a mama do pracy, więc musiała się zasymilować i rozmawiała tym. A ponieważ coś tam łapali wszyscy, bo prababcia była też, tam próbowała, więc było im prościej. Czy utrzymywaliście kontakty z rodziną w Niemczech? Tak. Przede wszystkim no, moja babcia ze swoją siostrą. Także... A były możliwe wyjazdy, czy to była tylko korespondencja? Były możliwe wyjazdy. Ciocia Gertruda przyjeżdżała z wujkiem i z tą swoją córką. A były w NRD czy w NRD. Ale te pierwsze lata to była gehenna, jeżeli chodzi o to, jak oni musieli jechać, na przykład przez Poznań. Przez Berlin, tak.
Także to trwało czasami... Taka była komunikacja. Taka komunikacja, ale przyjeżdżali i różne były sytuacje na granicy, czasami coś zabierano, czasami nie, ale byli. No my zaczęliśmy tam jeździć w latach 80. A oprócz tego jeszcze mamy taką daleką rodzinę głębiej w Niemczech. To była kuzynka mojej babci i jej rodzina, no to dużo później, ale też tam mogliśmy, oni szybciej mogli przyjeżdżać, jakoś tak było chyba im prościej. No ale trzeba było mieć wizę, trzeba było po tą wizę jeździć do Warszawy. Tak. $10 przyjechało. Tak, także... Pani Gabrielo, a pani rodzina należy do nielicznych, które pamiętają Kowary przedwojenne, wojenne, powojenne. I czy z opowiadań pani bliskich coś wynika? Czy były jakieś różnice duże? Co mówili pani bliscy o tych Kowarach dawnych i nowszych? No, co mi może od razu przyszło na myśl? Ja kiedyś mieliśmy gości z Niemiec i oni razem z wszyscy usiedli i się zastanawiali, w ilu miejscach można było od Przełęczy Kowarskiej po elektrownię w sobotę pójść na tańce. I wie pan, ile miejsc było? 28. I to jest ta różnica chyba. A tak, no Kowary, zresztą jak się patrzy na te stare widokówki, na przykład na kościół, to też były miejsca, gdzie może było czyściej, ale też gdzie były, gdzie dziecięk odpadał. Było dużo więcej różnego rodzaju takich zakładów jak Szewc czy Krawiec, czy takich rzeczy. Sklepików też było więcej, bo nawet patrząc, idąc w stronę tam, gdzie ja mieszkam, to jeszcze czasami na niektórych domach widać, że tam był na przykład sklep. Albo ja jeszcze pamiętam niżej Świętej Anny, to jeszcze jak już byłam, no jeszcze chyba dzieckiem byłam, już nie, jeszcze chyba nie chodziłam do liceum, to tam był na przykład Szewc. No to tym się to różniło, a właściwie tych budynków, one w większości z nich wszystkie stoją. No, z wyjątkiem na przykład tego pięknego kościoła węgierskiego, które ja tylko pamiętam, mimo że spłonął w 59 roku, ale pamiętam tylko ruiny, nie? To musiało być przepiękne. A czy z opowieści pani bliskiej wynika, że przed wojną tutaj mieszkali jacyś Polacy? Tak. Tak? Tak. Przed wojną może nieliczni, a w czasie wojny robotnicy przymusowi. Ale to nie tak, że też pracowali gdzieś tam, na przykład tylko gdzieś w jakichś zakładach, ale na przykład u rzeźnika albo gdzieś tam w małych firmach. W małych firmach też. A ci przedwojenni to były takie losy jak pani? Jak mojej prababci. Czyli przyjeżdżali tutaj pewnie za pracą. Za pracą. Wiele lat wcześniej już zostawali. A jak dzisiaj się pani Kowary podobają na przestrzeni tych wszystkich lat, te zmiany, które pani zaobserwowała? No jak widać, Kowary pięknieją. Naprawdę, przynajmniej centrum, zresztą nie tylko, bo jednak kiedyś to było tak, że jak ktoś budował dom, to nie budował go tutaj, bo nie wiadomo będzie, co to będzie, więc budował go w tak zwanej centrali. A teraz właśnie zaczynają młodzi ludzie tutaj coś robić, budować. Dlatego tereny są przepiękne, więc myślę, że idzie to ku dobremu. Tak, pani Gabrielo, wyjaśnimy młodszym osobom, które nas oglądają, że ten strach przed tym, że nie wiadomo, co będzie, wynikał z tego, że ludzie się bali, że tutaj Niemcy wrócą i wyrzucą Polaków. Zgadza się, że nie wiadomo, czy te ziemie zostaną, czy jak to będzie. Teraz wiadomo, że póki co już tyle lat, więc chyba warto się osiedlać. Tak, ale pani należy do tych rodzin zupełnie wyjątkowych, które mieszkają w domu wybudowanym przez pradziadka. Pradziadka. Tak? Pani Gabrielo, dziękuję bardzo. Dziękuję. I do następnego razu. Dziękuję.